Macie ochotę na małe słodkie co nieco? Bo ja bardzo. W maju obchodzimy Dzień Pieczenia oraz Światowy Dzień Pszczół. Dlatego dzisiaj przygotujemy łamańce z pysznym miodem w roli głównej. Smacznego! Po prostu miodzio. Inaczej nie jestem w stanie określić tego miodu wielokwiatowego z Gór Świętokrzyskich. Jest wyśmienity i pełen witamin. Już sobie wyobrażam pasiekę, z której pochodzi, położoną w pięknych górach. I oczywiście produkcja jego jest kontrolowana. A ja teraz przechodzę do kontrolowania mojego przepisu. Na co dzień zależy mi, aby zdrowo żywić moją rodzinę. Mam trójkę dzieci. To naprawdę niezłe wyzwanie. Nieraz zastanawiałam się, co im podać zamiast chipsów. Znalazłam patent. Kochani, dzisiaj miodowe łamańce. Ten przepis jest banalnie prosty. Potrzebujemy miski, do której wsypujemy wszystkie składniki. Zobaczcie, mam tutaj samo zdrowie. Mak, słonecznik, wiórki kokosowe, no i oczywiście miód. Mak zawiera komplet witamin, które dobrze rozpuszczają się w tłuszczach. A, E, C. Wsypujemy, dodajemy do tego olej kokosowy, czyli wspomniany tłuszcz i dodajemy naprawdę dużo słonecznika. Słonecznik skutecznie obniża cholesterol. Dosypujemy, następnie wiórki kokosowe, szczypta soli. Pamiętajcie, sól wydobywa smak z innych produktów. No i czym to teraz połączymy? No oczywiście naszym miodem. Zobaczcie ten piękny złocisty kolor. Teraz musimy to wszystko razem wymieszać. Wymieszane składniki przekładam na blaszkę. Wybierzcie dokładnie. Żadne ziarenko nie może się zmarnować. Delikatnie rozprowadźcie i pamiętajcie, jeśli zrobicie grubsze łamańce, czas pieczenia i temperatura może być nieco wyższa. Natomiast jeśli będą cieniutkie, to uważajcie, żeby ich nie spalić w piekarniku. Staram się dokładnie rozciągnąć wszystkie ziarenka, aby warstwa była tej samej grubości. Miodowe łamańce lądują w piekarniku. Nagrzałam go do 170 stopni. Czas to 15 minut, ale bądźcie czujni, nie mogą się przypalić. Kochani, wy sobie teraz zróbcie herbatkę, a ja wam zdradzę następny patent Zero Waste. Zostało mi trochę miodu. Wymieszam go z brązowym cukrem. Słuchajcie, będzie idealny peeling do moich ust. Peeling gotowy. Kochani, zbliża się Dzień Matki, a taki ręcznie wykonany peeling to świetny pomysł na prezent. Czas wyciągnąć łamańce z piekarnika. Ło, pięknie się przyrumieniły, zobaczcie. A jak pięknie pachną. Widzicie, o to mi chodziło. Będą chrupkie, będą słodkie od miodu. No czego dzieci mogą chcieć więcej? Po ostygnięciu możemy zająć się łamaniem. Zobaczcie, jakie to proste. Mamo, jedziemy? Jedziemy, jedziemy! Tylko szykuję ci śniadanie! Kochani, to ja już muszę lecieć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Czas zaparzyć herbatę. Tak mi przyszło to na myśl.